Witajcie! Dzisiaj na skraju pięknego brzozowego lasu, ale w poszukiwaniu słupków granicznych. Ponieważ wczoraj jak jeździłem ciągnikiem, to mówię, no nie jest to łatwe. Dlatego dzisiaj za namową jednego z Was wziąłem ze sobą maszynę, taki ręczny dołownik i wykonam tutaj w tych miejscach, gdzie są słupki. Spróbuję wykonać, bo to jeszcze do wykonania to daleko, słuchajcie. Jeżeli tu będą korzenie i ja tym nie obrócę, trzeba będzie pójść po traktor. A na traktorze dołownik. No i jeszcze jedna inna sprawa. O, tak to zrobimy. Jeszcze inna sprawa, słuchajcie. Inna sprawa, tak. Traktorem chciałem dzisiaj jechać, tym turem. Tam coś jest, widzicie, szpadla nie wziąłem, cholera. A tam jest ten... O! Widzicie? Dren. A jak jest dren, to trzeba to obok drenu wiercić. O! Bo wczoraj zostawiłem, słuchajcie, tego tura na światłach. No i akumulator mi padł. No i mówię, akumulator padł, no to jest kicha. O! No ciekaw jestem, żebym tylko te wszystkie, co tam jest, pewnie jakiś korzeń. O. No patrz. Dziadowska robota. Jakąś gałąź by się przydało tutaj uciąć. Te drzewka i tak idą wszystkie do wycięcia. Tu jest droga, więc te wszystkie też idą do wycięcia. Nie wiem tylko kiedy, bo nie wiem, czy gmina się za to zabierze kiedyś. Dołek wykopany, dren tutaj geodezyjny jest. Jak widzicie po swojej stronie, bo moje to jest w tą stronę, czyli w tamtą, o tam to wszystko. I tutaj nie wchodzę ani w tą, ani w tą. Jestem tutaj na swoim terenie. Natomiast coś tu trzeba, same brzozy. No chyba nie ma gorszego słupka niż brzozowy. No ale co?
Trzeba coś tutaj wyciąć. Jakąś brzuskę i tyle. Dzisiaj pracujemy ursusem, takim czterokonnym. I weźmiemy może to. Będzie chyba najłatwiej. Dopóki się nie zajmę całkowicie, jak trzeba, ogrodzeniem, to musi wystarczyć. Żeby nie było, że ja tu komuś śmiecę. To daję tutaj te gałęzie. O, już jest na moim, a teraz, uprzedzając wszystkie pytania, ścinka drzew bez zezwolenia, ple, ple, ple. Ten teren jest przywracany do produkcji rolniczej. Zatem, zgodnie z tym, co usłyszałem w gminie, nie muszę żadnych zezwoleń. Było tak, że występowałem, jak tutaj wycinałem parę lat temu te wszystkie brzozy, co tu rosły. Bo tego pola nie było, to był las regularny, taki jak tutaj widzicie. To co roku szedłem do gminy z prośbą o zezwolenie. Aż któregoś razu poszedłem do gminy. No a bardzo miły pan mówi, że już nie trzeba zezwoleń, jeżeli przywracam teren do produkcji rolnej. Takie zezwolenia nie są mi potrzebne. W sumie bardzo dobrze, bo punkt pierwszy. Mój teren, zgodnie ze świętym prawem własności, nikt nie ma prawa do tego cokolwiek tutaj powiedzieć. To jest jedna rzecz, a drugie, jak mój teren, to i moje drzewa, więc ja sobie zostawiam te, które mi pasują. Te, które mi nie pasują, no usuwam, prawda, a że tutaj jest ziemia rolnicza i ja ją będę użytkował rolniczo. Zatem sami rozumiecie. Dobra, mamy jeden słupek graniczny. Idziemy robić następny.